Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Słuchajcie, lekarstwo na ten maraton. Macie dosyć wszystkiego, nic wam nie działa. Jak nie Jadwiga, bo nie lubicie. To może jeden z najlepszych medów, wręcz kultowy med, jakim jest nie SPDWZ Grom, tylko Leopard 1. Słuchajcie, ten czołg posiada wszystko, oprócz pancerza. Jednak, jeżeli tutaj widzicie fiolety, no ale to jest moje główne konto, no nie będę teraz fioletów ściągał, żeby nagrać odcinek, bo grałem u siebie, więc trochę szkoda. Pokażę wam polowe. Zacznijmy od polowych, żebyście mniej więcej wiedzieli, z czym ja gram. Jeżeli chcecie spróbować, to możecie zejść niżej, no ale tutaj sobie troszkę tego DPM-u ciuracie, więc 0,24 dla mnie i tak jest wystarczające. Ale jeżeli ktoś by chciał, to czemu nie? Ja gram sobie staba, dosyłacz i wentylacja. Możecie zrzucić stabę i dać na przykład minus 8, możecie dać cichy układ, możecie zrobić sobie zestaw z HP, który też jest bardzo dobrym zestawem, na przykład taki, z wentylacją i też będzie na miejskiej mapy świetnym wyborem, więc tak naprawdę czym będziecie jeździć, to tylko i wyłącznie zależy od was, jaki zestawik na Leopardzie sobie weźmiecie. Nie będę wam mówił tutaj już szczególne statystyki Leoparda, tylko pokażę wam sesję. Tutaj wygląda to tak i to jest właśnie ta sesja, którą sobie, taka mini sesja, którą sobie zagrałem. 4 gry, 5 gier, tam później nie wiem, czy była jeszcze jedna, chyba nie, więc 4 gry wyglądają całkiem zacnie. Dlatego zobaczcie sobie te gierki, zobaczcie sobie, jak Leopardem można fajnie się przemieszczać po mapie. Te gierki były troszkę bardziej pasywne, niż myślałem, że będą, oprócz Kareli, tak mi się wydaje, ale no tutaj brakowało troszkę takiego elementu bicia się, wiecie, gdzieś tam na tym bliskim dystansie, bo ja lubię Leopardem podjechać sobie agresywnie, no i tam ludzi gdzieś tam na tym bliskim kontakcie tyrać. No tutaj akurat te mapki na to nie pozwoliły, ale tak jak mówiłem, powtarzam. Jeżeli chcecie mieć dobrą maszynkę, żeby skończyć maraton, spróbujcie Leo 1. Ten czołg jest genialny, jeżeli chodzi o dyszkę. Nic dodać, nic ująć. Czas celowania genialny, rozrzut genialny, DPM jest bardzo dobry, alfa fajna, kamuflaż jest spoko, możliwość rotacji, szybkość tego czołgu podczas przemieszczania się jest świetna. Zapraszam do bitewek i dajcie mi znać, czy właśnie wy też robicie Leopardem 1 ten maraton, czy może wybraliście sobie po prostu inny czołg. No to widzowie, lecimy z giereczką, no i tutaj mamy pewien ciekawy myk, bo rzuciło nam Karelię, a to jest całkiem spoko mapa dla medów, niestety czołgiem ciężkim albo jakimś takim wolnym ciężarem, czy wolnym w ogóle czołgiem, który jeździ tam 30 km na godzinę, to się zżygać idzie grać tę mapkę. Pierwsza bomba, Matikorę łatwo, no ziomeczek tutaj na środku dostał ładnego outspota od naszego RHM-a. Poprawiamy drugą tubę. Ale nie wiem, czy to weszło. Podjedźmy sobie wyżej. No i tutaj widzicie, zobaczcie to. Zobaczcie, ile już czołgów jest na spocie. Mogło wejść również dobrze. Mogło polecieć, byłoby fajnie i przyjemnie. No ale nie jest. No to Manti znowu dostaje spota. No i bombimy, bombimy. Manticora już w garażu. No to szukamy sobie większej ilości dymka. Wiecie, no jak robicie ten maraton, no to chcecie robić obrażenie. No tutaj w pewnym momencie już nawet ta wygrana czy przegrana schodzi gdzieś tam na plan boczny. I to jest na tyle przerażające, że wy za wszelką cenę chcecie zrobić maraton. No ja też to mam w głowie. I to jest naturalne, no więc tutaj nie liczcie w tym momencie na jakiś teamplay na randomie, chociaż umówmy się, rzadko kiedy i tak, możecie czegoś takiego doświadczyć. Ale w trakcie trwania maratonu raczej każdy będzie grał pod siebie. Bomba Westebeka, super. I to jest odwieczne pytanie. Co jest lepsze? Cholera jasna. Vickers czy Leopard 1? Wydaje mi się, że większość osób ciągle wybierze Leoparda 1, chociaż moim zdaniem Vickers też potrafi ładnie zabłyszczyć, nawet lepiej niż Leopard w niektórych sytuacjach, gdy potrzebujecie dostępu do tych hitów z wyższą peną. Ale to już jest, wiadomo. Szczegół. Delikatny. EBR-ek. Tutaj, no mnie oszukał, zgubiłem traka na chwilę z niego, zgubiłem na niego celownik, no i niestety tutaj strzeliłem do lewej strony, nie do prawej, gdzie skręcał. No 1300 uszkodzeń zrobione, no nie wygląda to jakoś super, co? Chcemy wjechać we czwórkę, no tutaj już raczej nic nie przejedzie, żaden grill nie będzie tam śmigał. Chyba trzeba będzie przerotować sobie zaraz na południe, bo tutaj się zupełnie nic nie dzieje. A jeżeli macie właśnie taki czołg jak ten, zobaczcie, czołg, którym jesteście w stanie się fajnie szybko rozpędzić. Do 50-60 km na godzinę, na godzinę jedziecie, szkoda tego nie wykorzystać. Dobra, nie mamy spota. Leopard jest genialnym czołgiem pod tym względem. Celność działa, top.
DPM bardzo fajny, penetracja spoko, prędkość lotu pocisku spoko, bardzo dobra, co ja mówię. Mamy dostęp do bardzo dużej amunicji i też fajnej amunicji HE. No ten czołg ma wszystko. Ten czołg ma wszystko, czego mógłbyś chcieć od czołgu średniego, oprócz jednej ważnej rzeczy. Pancerz. Bo mamy alfę, mamy penę, mamy fajne pociski szybko latające, mamy dobry silnik, przemiejscowić możemy się od razu. No tylko kurde, problemem jest pancerz, ale wieżą też coś podbija. Koncepcik, jedna bomba, super i teraz będziemy musieli się zacząć skupić na tym, co jest tutaj. O właśnie, jedzie pan na IS-7, dzień dobry. Nie trafiałem pierwszej pestki, szkoda. No widzicie, ta gra nie wygląda dobrze. I ja tutaj popełniłem jeden błąd, nie posiadam intuicji. Niestety nie mam intuicji, więc przełączanie się na te haczki jest niemożliwe. Pewnie wziąłem załogę po prostu z innego czołgu, gdzie intuicji nie potrzebowałem w ogóle, a intuicja na Leopardzie jest podstawą. No i za to zapłacę cenę. Kolejna pecha w IS-7 i zobaczcie, 3,5, tak o. Pstryczek, mamy 3,5, super sprawa. BZ-7. No dawaj, byczku, dawaj. Takiej pestki strzelać nie ma sensu. Byłaby to pecha strzelona w nic. To też mogło wejść. Słuchajcie, tu nie są takie pestki stuprocentowe, wiadomo. Ale mogły wejść. Kolejna bomba. Wocik czasami lubi cię przytrolować. To też nie była stuprocentowa pecha, żeby nie było. Ale gdzieś tam szanse na to, żeby właśnie tę pechę wkleić są. No i co? Dwa medy popełniają duży błąd. STB-ek już w garażu. No i w tym momencie Centurion też się zapuścił tam, gdzie nie powinien. Zostali za to pokarani bardzo łatwo, bardzo szybko. I my tym Leopardem właściwie robimy sobie jedną misję bez żadnego problemu. Ta gra to już jest zrobiona misja do maratonu. Jedna pecha wbita, druga pecha wbita. Schował się tym T-57, nie ma do niego dostępu. Opa, no tutaj te przyjęcie od grilla i od koncepta, nie, to nie było tego warte. Żeby dobić tego uszatka, nie warto było robić ten ruch. Zobaczcie, cały HP mi zniknęło. 804, ładna pecha w grilla, zwrotna i od koncepta za 444. No kurde, no trochę pech, trochę głupota, można byłoby tak to powiedzieć. 6300 mamy na liczniku. Staramy się kontrolować tego grilla jak najlepiej się tylko da. Fajnie, że to weszło, tym razem RNG oddało. To była pierwsza gra, dzisiaj grana właśnie Leopardem, więc takie otwarcie bardzo fajne i przyjemne, szkoda tylko, że intuicji nie mam. I co dalej? Nie jestem w stanie się stąd ruszyć, bo wiem, że coś dołem podjechało. Tam były łamane jakieś drzewka, gdzieś w tej strefie dostaliśmy stamtąd pestkę od koncepta, nie możemy tędy się przepozycjonować, nie możemy nigdzie przejechać, ani do swojej graczy, po prostu nigdzie, jesteśmy tutaj zakotwiczeni. Zobaczcie. Nie mam intuicji i patrzcie, jak mnie to niestety tutaj gubi. Jedna pecha z HEK-a, okej. Dlatego pamiętajcie, jeżeli będziecie grać Leopardem, intuicja to podstawa. Trzeba ryzykować. Wychylamy się, dajemy pechę w grilla bardzo ładnie. 7800 zrobione. No i liczymy na pomoc Jadwigi. Mam nadzieję, że Jadwiga trafi w EBR-a. To nie będzie dla niej trudny strzał. Ten dystans nie jest jakiś zbyt koszmarny, są 3-4 kwadraty. No i to, że Eber tutaj będzie grał, to wiedzieliśmy od samego początku, że on sobie będzie próbował wykorzystać te krzaki. Dostęp do intuicji by się teraz cholernie przydał. Mam załadowanego APCR-a i wiem, że ten Eber kiedyś na mnie wyjedzie, ale nie mogę pod niego podciągnąć, bo jak tylko dostanę spota tutaj na podjeździe, to wszystko mnie po prostu rozwali, więc zobaczcie, jestem zakotwiczony. Liczę na to, że ta Jaga coś zrobi. Albo da bombę Webera, albo podjedzie i będzie robić presję na tym. No czekam na Jadwigę, żeby chciała się ruszyć. Ciężko mi się tutaj gra. Gdyby ten cholerny Eber, słuchajcie, tutaj nie grał, można byłoby zrobić taką gierkę. Zarąbistą. A chłop tak przeszkadza. Wychylamy się wysoko. 8200 mamy na liczniku. Jedzie T57. No wystawiony pięknie. Widzę EBR-a, ale za późno. Chyba niepotrzebnie tutaj będę próbował. Tak jest. Widzę tego EBR-a. Cholera jasna. Kręcił te kółka. I tutaj powinienem przejechać do przodu. Nie kręcić się z nim w ten sposób, tylko do przodu, bo T57 podbite dało mi powierzy i 8600 zrobione, a mogło być dużo więcej, gdybym się tylko ruszył albo gdyby jemu nie weszło. Cholera jasna, szkoda mi trochę tej gry, smutna sprawa, ale widzicie, jak Leopardem można zarobiście sobie pograć. No to panowie i panie, mapa, przepiękna, posterunek. Co tutaj zrobić Leopardem?
Sam nie wiem, ale wiem, że ten skin wygląda bajecznie i go uwielbiam. Wiem, że niektórzy z was będą woleli bardziej stonowane skiny, ale moim zdaniem w takim koncepcie, jakimś gdzieś tam zamierzonym, no to ten skinek jest super. Chociaż mogliby mu więcej pierdół dodać, to bym mniej narzekał. Batrzacik, jedna bomba. I jak tutaj zacząć grę leopardem? Słuchajcie, macie dwa wyjścia. Możecie spróbować pojechać na J6, chyba że macie turbo jaja, to możecie zagrać C1, ale tam, gdy zostały dorzucone te nasypy, no to już tak komfortowo się grać wam nie będzie, więc musicie na to uważać. Więc środek mapy jest bardzo taką bezpieczną opcją. Dlaczego? Dlatego, że zawsze możecie stąd uciec, zawsze możecie przejechać, zawsze możecie zrotować, zawsze możecie mieć bicie na to gdzieś stąd. Więc tutaj bym raczej grał sobie środeczek. No a we piątkę to nie chcę latać? Takie życie. Nie lata we pięć, trudno. Trzeba będzie chyba pokarać STB-ka za to, co nam zrobił, bo dał nam pechę. I to dość dobrą. Więc łap tam. No i to jest ten leopardzik, no. Szkoda, że wcześniej nie trafiłem dwóch pestek, nie? Dużo paczek kupił, tak? Dużo paczek kupił, dlatego nie lata. Słuchajcie, dlatego ja wam mówię, najcelniejsze działo w wocie możecie mieć, a i tak pies was drapał. Moim zdaniem to były dobrze wymierzone pestki, no ale jak nie lata, to nie lata. Tutaj ten strzał bez sensu. 1200 uszkodzeń mamy zrobionych i 1000 HP. Jest słabo. Leopardem nie możecie tak sobie dawać zjadać HP. No ale cóż zrobić? Cóż zrobić, jak już tego HP nie ma, to nie wróci. Bardzo agresywnie mamy puśnięte te siedlisko dla medów. Zobaczcie, ile tam mamy graczy w ogóle. Tam jest chyba 3/4 drużyny, no jak nie połowa. Dobra, połowa. Tutaj widzowie, czas na akcję. E5, widać, że się cofnęła. Drugi ziomeczek też się cofnął na STB-ku. No to co? No to podjeżdżamy, dajemy tubę i jest fajnie i przyjemnie. Nie wiem, Leopard ma chyba w miarę dobry wsteczny, ale chciałoby się więcej, nie? Chciałoby się więcej, więc niektórzy też instalują turbo na Leoparda, żeby mieć lepszy ten wsteczny. Szkoda też, że lajcik mi się wywalił. Jego jedynym zadaniem, zobaczcie, tej Selmy, było stać w krzaku i się nie ruszać. Chłop miał jedno zadanie, stoisz w krzaku i się nie ruszasz. A chłop podjechał i go rozlało. Bez sensu. Korzystamy z okazji. 430, wersja druga, bez pozycji. Od razu agresja. Tutaj nie ma na co się czaić. Jak dostaniemy pestkę, to dostaniemy pestkę. Musimy na to grać. W tym momencie ta bitwa może pójść w dwie różne strony. Jeżeli mamy jeszcze tutaj czym pohandlować, czym się powymieniać, to to robimy. No a takie pestki wchodzą we piątkę, rozumiecie? Absurdalnie głupie. 3000 już zrobiliśmy. Kiedy? Sam nie wiem, ale HP brakuje. I zobaczcie, że ciągle kręcę się w tej przestrzeni na środku mapy. Dlaczego? Dlatego, że nie mam szans pojechać z takimi punktami wytrzymałości na 1-2, tam gdzie jest Hori 277. Po prostu nie ma. A jeżeli tutaj zawodnicy z drużyny przeciwnej dostarczają mi troszkę tego HP, no to ja to będę wykorzystywał. Batcha dołem i widzę ten push, Spokojnie, zaraz zaczniemy to farmić. Ale trzeba też sobie zabezpieczyć te plecki. Koncept. No bardzo się pomylił. I też mu HP znika, więc na tych czołgach średnich, takich nieopancerzonych jak Leopard, Concept, etc., etc., gdzie nie możecie sobie podbijać tych pestek, to nie jest jakieś E50M, 430 łuże, czasami te pechy gdzieś tam będą dla was łaskawe i będziecie właśnie dingać, no tutaj takiej opcji nie ma. Rzadko kiedy Leopardem, czasami wieżą, tak? Jak się wychylacie gdzieś tam na pikselek wieży, to jesteście w stanie takim Leosiem właśnie pechę odbić. Ale tak kadłubem to bym nie liczył na to. Raczej wszystko będzie autopeną. No i co dalej? 3900? Już tak sobie myślisz, że to dobra bitwa, nie? Ale można ciągle wyciągnąć jeszcze jakieś to obrażenia, więc nigdy się nie poddawajcie. Nie poddawajcie się, zawsze próbujcie zagrać jak najlepiej, jak najbezpieczniej, bo niekiedy ktoś się pomyli, niekiedy traficie na ziomeczka, który nie ma klawiatury i myszki, gra sobie na jakimś touchpadzie albo steruje myślami, więc tutaj może być różnie pod tym względem. No i korzystacie z takich okazji jak ta. Nie jedziecie się rozlać, nie gracie niepotrzebnej agresji i jeszcze podciągacie ten wynik. Ja całą grę gram na tym środku. Zobaczcie, nawet też nie miałem opcji pojechać gdziekolwiek, bo moja drużynka grała dość pasywnie. 5200 zrobione. Co dalej? Ja stąd nie ucieknę. Wiem, że ja stąd po prostu nie mam jak uciec. I tutaj jest jedyna opcja. Można w tym momencie wjechać na środek mapy.
I moim zdaniem tutaj popełniłem błąd, bo mogłem spróbować, zobaczcie, mogę spróbować wjechać tutaj, a tego nie robię. Dlaczego? Bo się boję, że mnie rozerwie STRV, koncept i tak dalej. Ale gdybym grał bez spota, nie grałbym na proxy z tym badchatem. Cofnąłbym się. To uwierzcie mi, wyszłoby to dużo lepiej. Jedna PHWka PZ-a, bardzo fajnie, no ale nie mam już drużynki. To też jest minus. No nie mam drużynki, więc co tutaj mogę zrobić? Jeszcze jedna, 6000 zrobione. No i to jest chyba koniec. To jest chyba niestety koniec. Batchat wjeżdża agresywnie. Jeszcze jedna, nie udaje się. No i co? Mohamed Madel mnie zabija. No i kończymy tę zabawę. Zostaje sama Kobra. Smuteczek trochę, bo wydaje mi się, że gdybym przerotował na środek mapy, to wyglądałoby to troszkę lepiej. Zrobiłbym dodatkowe pesteczki. Na pewno, chyba że ktoś by od razu po mnie wjechał. Trudno. Następna. No i teraz jest pytanie. Jak byście zagrali taką mapę jak ta? Jest po jednym tesaku, więc z automatu najbardziej naturalną opcją do zagrania tej rundy jest podjechanie sobie tutaj pod lasek i granie pod swojego lighta plus próba właśnie eliminacji czołgu lekkiego w jako pierwszego. No i oczywiście... No i oczywiście, słuchajcie, pozostałych czołgów średnich na przykład, czy ciężkich, czy niszczycieli, obojętne. Próbujemy, łapiemy, nie udaje się złapać Leoparda. I tutaj tesak zrobił ostre jolo. Jolo Jolanta, już go i tak mieliśmy, już te tesaki chyba były wystrzelane. No i tutaj mój tesak przeżył. Przeżył, a ich tesak popełnił taki, no, nie muszę mówić, jaki to było zagranie, prawda? Tylko mam problem z tym tesakiem, który tutaj teraz dostał spota, no bo on gra bardzo wysoko i właśnie, no nie powinien tego robić po prostu. Jak dostał spota na tym wychyleniu, to nigdy nie powinien się wychylać drugi raz, powinien zjechać na dół, poczekać aż zniknie mu żarówka i dopiero wtedy się wychylić. No chyba, że miał gdzieś tam dowódcę rannego. No i co? I już jest mega, mega słaba sytuacja. Dlaczego? Już tłumaczę. Gramy las, mamy tutaj w lesie 60 TP, nie mamy czołgu, który będzie w stanie to spotować. Drużyna przeciwna ma Batchata, który może być cholernym dla nas zagrożeniem, bo Bat jest w stanie podjechać sobie tutaj na blisko, jeżeli ma cichy układ. Ja nie gram z cichym układem, nie mam CVS-a, nie mam optyki, więc tutaj na pewno dostanę podświetlenie dużo szybciej niż ten Batchat nawet w ruchu. No dlatego zostawanie w tym miejscu to głupota jest. Poczekamy jeszcze chwilę. I będziemy musieli się stąd zrywać. No, chętnie bym podjechał, słuchajcie, teraz pod kościół. No, ale to... Nie ma opcji. Nie możecie zagrać kościoła, gdy drużyna przeciwna gra agresywnie las. A oni grają w miarę agresywnie. I powiem szczerze, że dobrze, że nie pojechałem, bo zobaczcie, co na kościół przybyło. FV gra na środku mapy. Rzadko kiedy możecie zobaczyć taką perełeczkę. Ale w maratonie wszystko możliwe, prawda? Chociaż, słuchajcie, mi się w tym maratonie gra o dziwo cholernie dobrze. Mam dobre gierki, fajne gierki, przyjemne gierki. Gra się super. Musimy stąd odjechać, tak jak widzicie. Ja po prostu nie będę tutaj trzymać tej linii lasu, bo wiem, że jak dostanę spota, to wyparuję. Nie ma to sensu. Gram nie tyle, że pod siebie, ale będę dawał swojej drużynce osłonę. To, że bym tam został, nie zmieniłoby niczego. Tylko bym złapał na podświetleniu jakiś czołg i bym padł jak nubek za jedną pestkę. No a robienie jednej pestki to nie fajne jest. Więc gramy na daleko. Będziemy dawać wsparcie swojej drużynce gdzieś tam z czerwonej linii krzaka. No tak się potoczyły te losy, że tutaj agresywnie ciężko było zagrać Leopardem. Ja czasami lubię, nawet częściej niż rzadziej gram agresywnie. No ale tak się potoczyły losy na przykład tej bitwy, no że gram sobie tutaj z czerwonej linii i jakby co to w krzaku na daleko sobie będę snajpił. No dobra, jest 60 TP, które może coś nam tam dać informacji. Ale musi uważać, bo jest tam sam. 268 z boku, no i te 62 też jest po drugiej stronie lasu. Kilka blindów. Dlaczego strzelam te strzały na ślepo? Sprawdzam, czy nie dostaję podświetlenia, słuchajcie, w ten sposób. I sprawdzam, czy nie zapala mi się żarówka. Jeżeli tak, to znaczyłoby, że czołg jest naprawdę bardzo blisko. Batchat na spocie, od razu łapiemy gościa, jedna tuba, 1200 uszkodzeń zrobione, a przypominam, minęły 4 minuty bitwy, czyli nie wygląda to wynikowo i statystycznie dobrze, ale w końcu możemy coś robić. Dwie pechy w bata są. PZ7 dostał tę pechę. Idealnie, pojawia się na 1000 HP, więc mamy tam w przeliczeniu 400 na plusie.
Kolejna bomba też wchodzi. No i to jest właśnie Leopard. Cholera, z tą alfą, z tą penetracją. No to potrafi z tym przeładowaniem rozrywać przeciwnika. Więc jeżeli szukacie takiego czołgu na maraton, który wam problemów sprawiać nie będzie, to śmiało. Uważam, że Leopard spisze się do tego idealnie. Jeżeli lubicie grać takimi czołgami. Bo tym można zagrać też, tak jak mówiłem chwilę temu, agresywnie, ale to już wymaga troszkę więcej umiejętności. Jeżeli nie, to druga linia. Trzecia linia to rzadko kiedy. No to ty nie jesteś niszczycielem czołgów, tak? Żeby siedzieć i za każdym razem snajpić w krzaku na 500 metrów, bo to też powoduje duże problemy. Kolejna pecha, 3,5, a tak naprawdę 4000 mamy, bo tamta bomba weszła. Opa, kolejna pecha wafla. No to tak, nie możesz mieć zastrzeżeń do tego czołgu. Ja wam tutaj nie muszę tłumaczyć tej bitwy, bo w tej bitwie nic się nie dzieje oprócz tego, że zająłem sobie TA7 pod to, żeby utrzymać cały las. Gdybym ja zagrał na blisko, to już dawno by mnie po prostu w tej grze nie było, zrobiłbym 800 uszkodzeń i miał lipę. A tak, przepozycjonowanie się właśnie na takim Leopardzie, łapanie tych pozycji jakże ważnych, kontrowanie tych czołgów drużyny przeciwnej jest cholernie istotne. I 5000 z niczego się wzięło, rozumiecie? Te bitwy były grane z rzędu, żeby nie było. Każda z tych bitewek była grana jedna po drugiej, więc tutaj 4 bitwy macie pokazane, jak się gra Leopardem na maratonie. Czy warto? Moim zdaniem warto. Moim zdaniem Leopard na maraton się nada do fajnych gierek. Wafel, kolejna bomba. No 4 HP mu zostało. 414, niskie losowanie, ale i tak już jest po grze. Kończymy tę gierkę. 6000 znowu zrobione, bo w PZ-a siadło. No i co? Da się? Jak najbardziej. Leopard na pewno top pick na maraton. No to lecimy, mapa Pilsen. Nie jestem wielkim fanem tej mapy. Nie lubię. Po prostu nie lubię tego grać. No ale 4 bitewki to 4 bitewki. Trzeba pokazać wszystkie, żeby nie było. Uważam, że ta mapa dla mnie do grania na czołgu papierowym jest dość średnia. Myślałem, że Buraska w ogóle będzie jechać gdzieś tam agresywnie sobie w linię zerówkę, no ale nie pojechała. O, tutaj mu napisałem, że mogłeś pod spota tą burą zagrać, byłoby dużo lepiej. No a tak, to tutaj siedzimy jak 4 grzyby albo 5, no i teoretycznie pojechałbym na chateczki, ale myślałem, że coś spotnę na dojeździe, być może jakiś med będzie jechał YOLO, być może coś będzie jechało bardzo agresywnie, to chciałem sobie podspotować właśnie tutaj i porobić jakieś pestki, bo to zawsze jest expik do tego maratonu potrzebny. Pamiętajcie, dużo, w zależności od tego, jakie misje robicie, tak, będziecie też grać inaczej, bo pod expa zagracie inaczej, pod uszkodzenia swoje zagracie inaczej, po to, żeby być top w całej grze zagracie inaczej i tak dalej, więc tutaj moja buraska postanawia podjechać pod tego ziomeczka, który sobie skrócił, to też nie jest najlepszy ruch, szczerze powiedziawszy. Buraską takie zamykanie się jest raczej słabe. Dlaczego stąd uciekam? Słuchajcie, bez względu na to, że widzimy tutaj 2 czołgi czy nie, no to mamy całą chmarę czołgów ciężkich jadących gdzieś tam do miasta. No tutaj powalę sobie drzewko, może coś się będzie wychylało, ale niekoniecznie, no nie ma na to czasu. Zobaczcie, jak mój teamek gra. No ja też jestem uzależniony od tego, jak gra moja drużyna. Tutaj popełniłem też jeden błąd. Nie zrotowałem tutaj od razu w K1 w momencie, kiedy zobaczyłem, jak gra mój teamek. Bo powinienem tam stać od samego początku. I już ten Type 68 nie miałby HP. Wystarczyło zagrać z mózgiem, zagrać lepiej, ale to wiecie, no to jest takie luźne granie. Tutaj nie gram na spinie, tak? Jak sobie gram takim Leopardem, robię maraton, to sobie gram na chillku, sobie wsiadam do bitewki i po prostu klikam lewym przyciskiem myszy. No ale nie udało się nam tutaj wyłapać tego dobrego openingu, a szkoda. Za to daje się strzelić w Tigermausa za 0. To się udało. No i jest tragedia, bo chłopy się przestały wystawiać. Chłopy się przestały wystawiać w momencie, kiedy przerotowałem i nie grają już agro. Wszyscy zaczynają się cofać. No tragedia. Więc jak można zrobić jakikolwiek wynik z takiej bitwy? No panowie i panie, uważam, że tutaj trzeba będzie podjechać na blisko i to już teraz. Im dłużej tutaj siedzę, nic się nie dzieje, a specjalnie zrotowałem na kontrowanie tej części mapy. No i zobaczcie, nagle wszyscy zamarli i się cofnęli. Szkoda. No, mój teamek też specyficznie zagrał. Jak sobie popatrzycie, wszyscy grają w tej takiej linii, nikt nie gra w hangarach, wszyscy grają poza nimi, więc drużyna przeciwna też nie chce się wystawiać. Jak mieć dobrą grę Leopardem w takiej rundzie, gdzie nie masz dostępu do zerówki,
Twoje E75 gra domek, więc nie ma tam miejsca do grania. Twoje hateki grają pod przechwycenie drużyny przeciwnej. No cholera, nie wiem. Więc jadę. Tutaj nie ma czasu już na gdybanie. Trzeba zbliżyć się tutaj do drużyny przeciwnej, zmniejszyć tę odległość, no i spróbować robić uszkodzenie nawet kosztem HP. Bo ta runda wygląda strasznie, ona już się tak naprawdę skończyła. I to jest znowuż to, co mówię, tak, ta runda się dosłownie już skończyła, bo pozycje drużyny przeciwnej są wręcz tragiczne. Bardzo ładne wyłapanie groma, nawet nie wiem, jaką mu tam pestkę dałem, szczerze nie mam pojęcia. I zobaczcie, mam 800 HP. A runda, a w rundzie zostało tylko 12 tysięcy. O ile faktycznie 12 zostało, bo Emblemic, Centurion i K91 mogą mieć mniej, po prostu tych hapsów nie odświeżyło mi tutaj tej informacji. 11 tysięcy HP do sfarmienia, no a ja mam 1100 uszkodzeń. Nie wygląda dobrze, ale nic się nie martwcie. Dlatego, że Leopard ma fajny DPM-ik, ma fajne działo. Jeżeli faktycznie jesteście w stanie złapać jakiegoś ziomeczka, który jest odizolowany, to daję wam gwarant, że te uszkodzenia nadrobicie. Co trzeba zrobić? Tortoise w matchmakingu? Jest, jest. Scorpion G? Jest, jest. I to jest aktor. To jest 100% aktor, bo gdyby ten ziomeczek, zobaczcie, się zatrzymał i chciał mi dać pechę, byłoby łatwiej. A ten co robi? Czasami prezenty od wszechświata są bardzo mile widziane. Ale powinien się schować gdzieś tam za tymi tutaj przeszkodami i nie dać mi się sfarmić tak w ten sposób. Mogłem użyć haeków pewnie, ale też strzelanie z tych haeków nie jest zawsze 100% pęką. Nawet w bok Skorpiona, więc ja wolę sobie oddać jedną pechę więcej, ale dać pewniaczka, bo i tak mógłbym zrobić dwie pestki na przykład z haeków, albo też trzy. No i co wtedy? Wyszłoby na to samo, a stresu byłoby więcej. Jedziemy po Tortoise'a. Tortoise jako ostatnia maszynka zostaje tutaj dla nas dostępna na placu boju, więc wiemy, że musimy go sfarmić. Mamy już kolejne obrażenia. Tutaj każda pecha musi wejść, więc mierzymy jak najlepiej. Myślałem, że ten Tortoise może grać zerówkę, ale że on tutaj został, to świetnie dla nas, bo zobaczcie, egzekwujemy sobie to, co mieliśmy w zamyśle na samym początku. Robimy kolejną pestkę i jedziemy dalej. Centurion 1 jeszcze hapeczki ma, ale pytanie brzmi, czy go będziemy w stanie wyłapać. Więc widzicie, te gry różne z tego Leoparda, pięknie Skorpionek tutaj nam prezent robi, 3900. Szału nie ma, dupy nie urywa, co? Ale chociaż coś zrobione. I uwaga, kolejna, super siadło. No i mamy 4400 uszkodzeń. Więc zobaczcie, że tak z tragicznej gry, ta możliwość przerotowania na drugą stronę, ten DPM, ta pena, działo, to wszystko ze sobą genialnie współgra. No i jeszcze mamy full HP. Oczywiście musimy podziękować panu na Skorpionie jako dawcy, który zjeżdżał sobie za jeden. Pozdrawiam serdecznie i gorąco. 4400 zrobione. No i to by było na tyle z Leoparda.